54-49 dla Lubelskiego. Mamy drugą część trzeciej kwarty. Tak się staram nagrywać te trzecie kwarty, czy drugie, żeby po trochu pokazać chłopaków, bo to wszystkich można wyselekcjonować. No na pewno marzeniem województwa lubelskiego jest awansować do finału, bo województwa lubelskie jeszcze nigdy nie było. No to kto zbędzie z tej grupy? Ale są dwie grupy. Jak to? Dwie są. A, zablokował go teraz. Ale jednak dali piłkę w posiadaniu zespołu lubelskiego, kadra województwa lubelskiego w Kinie, w Lublinie. Słuchaj mnie. Jest okulny z numerem 9. Paweł Nieradko. Pozdrawiam młodszego brata na trybunie. Jak ma na imię? Pozdrawiamy Krzysia, ale kibicuj bratu. ...56-55, 3 minuty do zakończenia. 56-51. Jeden sędzia jest z Podkarpacia, ten drugi wie skąd jest. Ten jest Tarnobrzega, to wiem, bo to jest brat oczy. Ten Tarnobrzega, tamten. Kraków. Ale teraz krakowskie. Ej, a czasem faule w ataku nie liczył się do 5. Sędziów mamy z Krakowa i z Tarnobrzega. Z Tarnobrzegu. No, Odeskie, tak często zawodnicy trafiają, to jest dobry sposób, 56-52, a Odeskie trafia Kowalczyk, rocznik 2002, jego starszy brat gra w Paseko w Ekstraklasie. I ten zaczynał swoje pierwsze kroki, grając w kadrach wojewódzkich, pamiętam go doskonale. Jakim on gra w drugie, ten starszy? Młodszy. Tu, w Łodzi, Nie widzisz? Siedemka. On gra w Łodzi? On gra w Sieradzu, trójkę Sieradzu. No, to mówiłem. No, my z nimi graliśmy kiedyś. 56-52. Sieradz jest słaby. Za Wilnem czy za Łodzią? Kogo bardziej wierzysz? Polskie. Antypolska, tylko... Zabłonki na Lubelskiego. Dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Nowego Targu pozdrawia Zibili.
jak grasz.